Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Karle i zapraszam do przeglądowego odcinka z gry Knack 2, co jest możliwe za sprawą wersji demonstracyjnej udostępnionej w dniu dzisiejszym przez twórców, więc jeżeli ktoś posiada tylko PS4, polecam pobrać ten tytuł i przekonać się samemu, na ile zabawa przypadnie do gustu. Nim jednak przejdziemy do samej gry, dwie ciekawe opcje, czy dwie ciekawe kwestie. Pierwsza, gra działa w rozdzielczości 4K i 60 klatkach. Tak mówię bez większego przekonania, ponieważ te 60 klatek będzie się między scenami przełączało. Tam, gdzie będzie się działo dużo, skoczy nam 30 klatek. Tam, gdzie akcja będzie nieco spokojniejsza, będziemy widzieli obraz między 30 a 60 klatkami. Myślę, że całkiem ciekawe rozwiązanie i duży plus dla twórców za pójście w tym kierunku. Więc czemu by nie przetestować tej możliwości właśnie w tak wysokiej rozdzielczości? Druga sprawa, jeżeli lubicie gry w koopie, tak zwanym couch koopie w gruncie rzeczy, ponieważ nie ma możliwości tutaj gry online, ale couch co-op, czyli gra na dwa pady przy jednej konsoli, jak najbardziej tutaj sprawdza się świetnie, więc jeżeli macie z kim zagrać na jednej kanapie, to zdecydowanie polecam ten rodzaj rozgrywki. No dobra, to co, ruszamy. Tu, w naszym klasztorze, najbardziej ze wszystkiego cenimy sobie sztukę walki. Zaczynajcie! Taki trochę krwawy sport, albo inaczej quest chyba też w podobnych klimatach. Tylko gdzie ten złoty smok? Chodź kolego, musimy nauczyć się sterować na was. Jesteśmy za tobą! Oho! Zrobimy kanapkę. Kurczę, kanapkę ze szkoły. Całkiem spoko zabawa, dopóki się nie było na samym spodzie. W sumie teraz dopiero zauważyłem, jakie to mogło być niebezpieczne. No ale cóż. Nie o szkole, wakacje są. Chociaż sam tytuł będzie miał swoją premierę już zaraz po ich zakończeniu, czyli 6. Chociaż podobno my to możemy parować na raz. A, i masz, tak jak w Hellblade. 6 września. Myślę, że wtedy się też nie spotkamy jeszcze. Nie wiem dokładnie, czy w postaci serii live, czy może w ramach osobnych odcinków. A to też możemy sparować? Matrix, zaczyna mi się to podobać wszystko. Gra nie jest jakoś wyjątkowo skomplikowana, tak jak też widać, raczej trafia do młodszego odbiorcy, co nie znaczy, że nie jest trudna, czy nie stanowi, no właśnie, jakiegoś większego wyzwania. Oczywiście wszystko można ustalić też na poziomie trudności. O! Dobra, ale to trzeba by było jakoś zniszczyć, bo pamiętam, że te kryształy... Dobra, nie będziemy się męczyć. Chociaż może, czekaj... O właśnie, w ten sposób, jak najbardziej. One też składały się na jakieś dodatkowe bonusy. Samą serię darzę sporym sentymentem, ponieważ była to pierwsza gra, poprzednia część oczywiście, w której zdecydowałem się na wyciągnięcie odcinków z szuflady i opublikowanie ich na YouTubie. Oczywiście, no sama seria nie miała szansy na powodzenie z racji praktycznie braku doświadczenia. Jeszcze wtedy, pamiętam, nad jednym odcinkiem potrafiłem spędzić 8-9 godzin. Odcinek miał pół godziny, no ale wyciąć te wszystkie ewentualnie zagrać od nowa całą rozgrywkę, bo no nie szło, no to też przekładało się później na takie problemy. Teraz myślę, że jest zupełnie inaczej. Ale sentyment jak najbardziej pozostał. Wow, kolego, co ty dzierżysz w dłoni? To mi się podoba. No właśnie, to całe zbieranie kryształów przełożyło się na takie bonusy. Ktoś jeszcze? A, to chyba musimy się nieco zmniejszyć, żeby zaraz wrócić do swojej głównej postaci. Za co też podziwiam w gruncie rzeczy Sony. Sama gra została wydana na premierę PS4 i nie cieszyła się jakoś wyjątkowo wysokimi wynikami w ocenie na Metacriticu. I prawdopodobnie wielu twórców by odpuściło sobie kontynuację, a to byłaby naprawdę wielka szkoda, bo brakuje takich luźnych tytułów właśnie w ten sposób, żeby sobie pograć. Pomachać od czasu do czasu, powalczyć z przeciwnikiem. Z tego co czytałem ze wstępnych recenzji, wszelkie błędy jakie miał poprzednik zostały wyeliminowane i teraz jest to naprawdę tytuł godny polecenia. Chociaż to mówię, na ten moment jeszcze w oparciu o recenzję, ale mam nadzieję, że za kilka dni już sam będę mógł potwierdzić,
ewentualnie zaprzeczyć. A, bo my... Czekaj, moment, te kryształy, a dlaczego? Bo jednak z tym mieczem mi się fajnie biegało. Tak, o! A ty co, tak bez niczego? Nanaka? Też był jakiś kryształ, ale już nie będziemy się tak jakoś tu mocno tym przejmować. Chyba musimy się znów nieco poniżyć. Okej, przeszło całkiem sprawnie. Uuu, kolego! Oszukałeś przeznaczenie. A miał robić za podstawę naszego sandwicha. Nie wiem, czy rozwalanie tych skrzyń nam coś daje. Pamiętam, że w poprzedniej części... Witaj! Oto jest prawdziwy test siły. Niszczenie... Oj! A co ja... A, to był nawet niezły unik. Przypadkowo, bo przypadkowo musimy wyeliminować tych wielkich na początek. Znaczy, tu każdy w sumie jest wielki, ale bardziej tych z kijami miałem na myśli, ponieważ oni robią... No rzuć, 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 rzuć. O. I tyle. W Hellblade'zie łatwiej nam wchodziły te uniki. A, weszło. Ale niestety nic mu nie zrobiło. Dlatego tak mówiłem, wcale niekoniecznie jest to gra dla najmłodszych, jakby się mogło wydawać. No trochę wyzwania też to tutaj stanowi. Taki w sumie po części ratchetowy klimat, można powiedzieć, jeżeli chodzi o same walki. Teraz zmierzysz się z moimi dziełami. O co ci chodzi? Chcesz walczyć, czy tak tylko... Sprawdzimy w tak... Ale to wykorzystał, dobra, już... Rozumiem, tam 2 metry teraz mam wzrostu. Ciekawe, do ile możemy dojść maksymalnie. No chodź, odbijemy to. Jak wyście uratowali ten świat? Znasz 3 rodzaje ciosów i kopnięcie. Umie też skakać. Ej! Nieźle walczysz, ale potrzeba więcej, by być wojownikiem. To jest energia reliktu. Ta sama siła, która spaja całe twoje ciało. A teraz skup się i atakuj! No więc właśnie. Więc właśnie, nasze ciosy są teraz rozszerzone, więc ta klawiszologia, którą mieliśmy okazję zobaczyć na początku, została nieco wzbogacona. I przypuszczam, że wraz z rozgrywką będzie się to właśnie zmieniało w tym kierunku. Więc to, co wydawało się na początku proste, z czasem... O! Ale myśmy dooberwali tutaj. No jak wracaj, zbieraj fragmenty. Jak ty chcesz mu przywalić, będąc tak małym? O! No, i to się nazywa cios. Tylko trzeba jeszcze uważać... Nim wyprowadzi cokolwiek. Idziemy. Zaczyna mi się podobać. No to teraz wspomnienia z Crasha, a przy okazji też i Indiana Jones. Nie, coś ty się zainteresował skrzynią. Marnujesz czas na skrzynię. Bach, bach i bach. Dobrze, że dali demko, to będzie okazja poćwiczyć trochę kombosy przed spotkaniem w pełnej wersji. To już znamy. Dochodzą też... A, my możemy to rozwalać. O tym nie pomyślałem, tak. Wygodne. Ale co, będziemy psuli zabawę? Mamy też uniki tego typu. No może to nie jest unik, jak... Trafiamy prosto na przeciwnika. No nie zazdroszczę tobie. Poszedł.
Tak to się prezentuje. Aktualnie z tego co wiem, demo rozgrywa się w trzecim rozdziale gry, więc może nie startujemy zupełnie od początku. O, bierz ten kryształ. Nie, tam się głupotami przejmujesz. No i zaczynamy zabawę. Jak silny cios na tej mocy. Dłuższa ręka po prostu chyba nam wchodzi w grę. Kanapka. I jest, bio. Dobra, ktoś kolejny. Nie, chyba możemy przeskoczyć normalnie. Co, może udałoby się to przejść? Tak zakładam, małem byśmy tego... Nie... Uła, szkoda trochę. Bo mieliśmy naszą moc tajną, ale... Co, my nie damy rady? Tak, myślisz, kolego, że z tym patykiem nas załatwisz? Za to z tym jeszcze. Aha, wystarczy zwykły kop. No dobra, chodź. I jeszcze. Chcemy tego więcej. No. A, myślałem, że to jacyś kibice tutaj. Tutaj kibice. I nie ma. A. Dobra, my też coś mam. O, ty jeszcze żyjesz? Nie oszukuj. Nie oszukuj. Gdzie po takiej petardzie miałby wstać? Oho. Ciekawa perspektywa do spotkania. Nigdy nie wiem, czy oni jeszcze żyją, czy już po nich. Ty, kolego, stałeś nam na drodze. Do kamienia, daj kamienia. Zróbmy więc to tak, jak na wojownika przystało. Dziękuję bardzo, pożyczę sobie to. Tym bardziej, że... A właśnie, dzięki temu możemy sobie trochę pomnażać czymś większym. Chodź, kolego, dopóki mamy moc. Widzę, że ta... No właśnie, właśnie się wyczerpała. Od tego zaczniemy, resztą się zajmiemy w wolnej chwili. Ty się tak nie rozpędzaj na nas. Coś ty taki jest zaangażowany w tę walkę. Od czasu do czasu trzeba też i mu poświęcić chwilę. Niestety to chyba oznacza, że jest nieosiągalne, ale tylko do chwili. Dobra, nim się rozgrzali. Raz, dwa, tak. Każdemu trzeba dać co do niego. Pasuje najbardziej. I cześć, i teraz... Bach, po temacie. A to ci zabawa. No nic, w tym miejscu kończy nam się demo. Bardziej skupione na aspektach technologicznych, aniżeli fabularnych, bo oczywiście w pełnej wersji to również historia gra bardzo istotną rolę. Ale ten przyjdzie nam poznać już 6 września, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej!